Dzień dobry kochani, ja właśnie idę przez park. Jest pogoda nie za ciekawa dzisiaj, deszczowo, jeszcze w ogóle wieje. Parasolkę straciłam właśnie, cała mi się powyginała, pourywały się druty i no trudno, trzeba, jeszcze kaptura nie mam, założyłam kurtkę bez kaptura. No i tak o, moknę sobie, ale to nic, nie zaszkodzi mi, nie rozpuszczę się, jak to się mówi, z cukru nie jestem. Idę teraz jeszcze do Dino na zakupy. Dzisiaj w ogóle zaplanowaliśmy sobie na obiad rybkę, solę, do tego ziemniaki i surówka z marchewki i z jabłka. Także wszyscy dzisiaj taki obiad zjedzą bez wyjątku. Chowam telefon, moi drodzy, bo popada po prostu, nie chcę, żeby mi moknął. Do później. Szaro, buro, nieciekawie, tu je mocno tańczą, bo jest spory wiatr. Ja dopiero co przyszedłem do domu i pomyślałem, że coś ponagrywam. Danusia jest w terenie. Chciałem wam pokazać to gniazdko. Tutaj jest, nie wiem czy się da pokazać. Było puste i jest puste. Na razie tam gołąbka nie ma. To jest ta sama tuja, co wam mówiłem, że miałem tutaj w lecie fajnych obserwatorów. No niestety, pogoda jest nieciekawa od wczoraj, ale to nic, damy radę. No i teraz już się widzimy. Witam serdecznie. Stuk puk, bez kubeczka, ale dopiero co wróciłem do domu. Jeszcze nie zdążyłem sobie kawki zrobić. Obiadek będziemy mieli dzisiaj bardzo fajny. To już wam chyba Danusia mówiła, bo z tego co wiem, to podobno coś nakręcała. Więc będzie sola. Ja bardzo lubię tą rybę, bo ma fajne mięsko. Takie sprężyste, takie no pyszne, po prostu pyszne. Także dzisiaj nie mamy problemów, co ugotować. Jutro się będziemy martwić. Ale my mamy dobrych widzów, to was zapytamy, co by tu ugotować na jutro. Czyli ten materiał będziecie widzieć dzisiaj, tak? Dzisiaj, dobrze mówię, dzisiaj, bo zdążę obrobić. Czyli będzie na czasie, no. Nie z wyprzedzeniem, nie z opóźnieniem, tylko będzie na czasie. No jak widzicie, pogoda jest nieciekawa. No ale cóż, dobrze, że nawet nie mamy wpływu, my jako ludzie, wiecie, jako ludzkość, że nie mamy wpływu na pogodę, bo to była masakra. Jak my byśmy mieli wpływ na pogodę, to byłaby masakra. Ja się tutaj oprzę o barierkę, będzie mi się lepiej nagrywać. Bo gdybyśmy mieli wpływ na pogodę, to sobie możecie tylko dopowiedzieć, co by się działo, gdybyśmy naprawdę potrafili w danym rejonie zmienić nagle pogodę. Byłaby totalna wojna. Chociaż był taki film kiedyś, Geostorm. Nie pamiętam dokładnie tego tytułu, nie będę bzdur opowiadał, ale świetny film był właśnie o tym, że byli ludzie, którzy potrafili zmienić pogodę na zawołanie. Ciekawy film. Oczywiście science fiction, ale taki dobrze, dobrze zagrany. Dzisiaj co będziemy oglądać? Dzisiaj na pewno też coś będziemy oglądać. Ja sobie wczoraj oglądałem The Last of Us. Fajny, bardzo fajny film jest, wciągnął mnie. Akcja się rozgrywa powolutku, też SF. Jeśli ktoś lubi tego typu filmy, no to polecam, jest na HBO Max. Ja wam powiem, że z tego HBO Max póki co jestem zadowolony. Jest to, co mnie interesuje, jest dużo fajnych filmów, są nowości. Nie wiem, jaka jest jeszcze biblioteka, przyznaję się. Mamy może od 2 tygodni. Nie zdążyłem tego przeglądać, jak duża biblioteka jest, ale jest fajna wyszukiwarka, fajnie wyszukuje, nie ma z tym żadnego problemu. Muszę po prostu się zagłębić i zobaczyć, jak duża jest biblioteka. Bo samych filmów, tak jak przeglądałem na głównych stronach i później są tam jeszcze inne kategorie, można sobie wybrać, wiadomo, co nas interesuje. Sensacyjne SF, czy tam thrillery, horrory i tak dalej. Ale muszę się zagłębić właśnie. Chciałbym zobaczyć, ile tego tam jest tak naprawdę. Ale wiecie, 30 zł to niedużo. No z tego Disneya, tak jak wiecie, zrezygnowaliśmy, bo to właściwie się nie opłacało. Jak nikt nie oglądał raz w roku, no to po co płacić? I to większe pieniądze niż 30 zł. Dlatego pewno dzisiaj będziemy coś z Danusią wieczorem oglądać. Ja sobie przed wieczorkiem oglądnę The Last of Us. No, jest fajne. Naprawdę jest fajne i cieszę się, że to jest właśnie na podstawie tych
na podstawie gry. W grę też bym zagrał, ale na razie nie mam sprzętu takiego, który by w rozsądnym klatkarzu uciągnął tą grę, bo wymagania sprzętowe są dosyć spore. Chociaż weszły już inne gry, jeszcze bardziej takie wymagające, ale akurat mówię o tym tytule, który by mnie interesował, no to na razie sobie na nim nie zagram. Zaraz stąd uciekam, bo troszeczkę mocno wieje, wiecie? Aż mi po prostu czuję po plecach i po nogach, jak zawiewa tak od dołu wiatr. No ja i tak jeszcze dzisiaj będę musiał wyjść, ale pewno się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Oczywiście dziękujemy Wam, kochani, za te wszystkie fajne komentarze. Dziękujemy tym osobom, które nie komentują, a oglądają, a później gdzieś tam przy okazji, jak mają ochotę, to do nas piszą maile albo po prostu piszą oficjalnie komentarz, że to właśnie one są. To jest dla nas miłe, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla Nanusi również, dowiedzieć się, że jednak jest ta osoba, która ogląda, ale nie komentuje, bo właściwie, wiecie, no, trzeba też uszanować, bo nie każdy może lub chce komentować, prawda, ale są ludzie, co oglądają. I pamiętam pierwszy raz w ogóle, jak mi ktoś tak napisał kilka lat temu, to się bardzo ucieszyłem, bo tak pomyślałem, a no niezbyt malutkie konto mamy, malutki kanał, pewno nikt nie ogląda za bardzo, tak jakbym chciał ja, żeby była oglądalność, a tu się okazuje, że z czasem to rośnie i jednak są ludzie, którzy nas oglądają, to jest bardzo miłe, dlatego dziękuję właśnie tym, popatrzę prosto w kamerę i Wam ślicznie za to dziękuję, że nie komentujecie, ale jednak oglądacie i jesteście. Dobrego Wam wszystkim, w ogóle wszystkim życzę dobrego dnia, dobrego zdrówka, no i oczywiście pogody ducha. Tego to Wam zawsze będziemy życzyć, bo jak się ma zdrowie i pogodę ducha, to można mieć wszystko. Bo niektórzy mówią, to mamy wszystko. No nie, jak mamy pogodę ducha i zdrówko, to ja bym się z tym sprzeczał troszeczkę. To możemy mieć wszystko i możemy wszystko osiągnąć w życiu i zmienić całkowicie swoje życie, jak mamy właśnie tą pogodę ducha, taką, wiecie, wewnętrzną siłę. Zmykam, bo mnie tutaj zawieje. Do zobaczenia, do później. Cześć. No i biorę się, kochani, do obierania ziemniaczków. Danusi jeszcze nie ma, ale za jakieś pół godzinki przyjdzie, więc tu sobie wszystko, jak widzicie, naszykowałem i będę obierał. Obiereczki są, oczywiście sprzęcik do obierania polecam. Tak jak poruszałem ten temat w poprzednim vlogu, noża już nie używam. Kurczę, całe życie noża używałem do obierania ziemniaków. No. A teraz noża nie używam. To jest po prostu najlepsze, obieraczka. I tak szybko, dokładnie i cienko przede wszystkim, cieniutkie takie skóreczki wychodzą, no takie, o, tyci, malusieńkie, bardzo fajne takie ścineczki, no nożem bym tak na pewno nie obrał. Pogoda jest nieciekawa, bardzo dzisiaj nieciekawa pogoda jest, ale za to będziemy mieli ciekawy obiadek. Lubię podgotować sobie troszeczkę, śniadanko też było pyszne i ten chlebuś taki mamy ziarnisty, co Wam mówiłem wcześniej ostatnio. Na ostatnim vlogu mnie smakował, Danusi smakował, więc go będziemy kupować. Polecamy, bo takie ziarenka są bardzo fajne. A teraz tak, biorę się do obierania ziemniaków, troszkę pogadam z Wami, później może sobie zrobię kawkę, wyjdę na balkon, a później znowu będę musiał wyjść w sprawach służbowych i o 18 całkowicie wolny. Także tak się dzisiaj dzionek układa. Nigdzie się dzisiaj nie wybieramy, to Danusia dzisiaj bardziej tak, że tak powiem, kursuje bardziej niż ja. Wróciliśmy razem, chwilę żeśmy posiedzieli, Danusi już nie ma, ale będzie i dziękuję Wam za to, że pisaliście ostatnio w komentarzach, to było bardzo miłe usłyszeć, że chcecie Danusi więcej, bo ja też uważam, że vlogowanie jej idzie bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem na początku, jak zaczęła po prostu ze mną nagrywać, że byłem gotów jej udzielić jakichś tam rad albo takiego wsparcia i żeby sobie sama już nagrywała, ale jak ja zobaczyłem, jak ona to robi, ona tego nie lubi, jak ja to mówię. Mam nadzieję, że nie, z podbitym okiem takim nie wyskoczę jutro, ale Wam powiem taką jedną tajemnicę, że ona nie lubi, jak się jej to mówi, że dobrze jej idzie, bo naprawdę jej dobrze idzie. Ja jej to powiedziałem, że jak przyglądałem się, jak Ty jesteś w pracy, jak to się mówi, i prowadzisz vlogi sama, no to właściwie ja bym mógł sobie gdzieś wyjść i teraz tak właśnie robię. Wiecie, ona sobie nagrywa, ja na przykład jestem na balkonie, puszczam sobie chmurkę,
czy tam coś. A propos, ktoś mnie kiedyś tutaj w komentarzach pytał, jeden widz, na czym wapuję, czy palę. Palić nie palę i do palenia nigdy nie wrócę i bardzo się z tego cieszę, że po 24 latach rzuciłem palenie, wapuję, puszczam chmurki na sprzęcie od GeekVape'a, to jest Z200. A parownik to Drop 1,5 od DigiFlavor, jakby ktoś był ciekawy. Bardzo, bardzo fajne zasilanie. Później Wam jeszcze pokażę. Duży ekran, czytelny. Nie ma spadków napięcia. Przynajmniej ja takich nie odczuwam. Tamten wcześniej, co miałem, to też od GeekVape'a. To był Aegis X, kultowy boksik. Sprawny, działa, tylko go po prostu schowałem. To tak woli wyjaśnienia, bo był tam jeden widz, który się pytał, na jakim sprzęcie wapuje, no to już wiadomo. No, a wracając do tematu, to muszę Wam powiedzieć, że jak tak obserwuję, to jestem z niej bardzo zadowolony, jeśli chodzi o nagrywanie, pod innymi względami oczywiście również, ale ja tutaj się skupiam akurat o nagrywaniu, bo nie widać u niej takiego skrępowania, mówi płynnie, świetnie prowadzi te vlogi, więc ja sobie, tak jak mówię, wychodzę na balkon, puszczę chmurkę czy coś, akurat w domu robię, jestem zajęty i gdzieś tam słyszę w oddali, że Danusia nagrywa, albo mnie po prostu nie ma, bo jestem w pracy, a Danusia sama nagrywa, więc to ja się o nic nie martwię, nawet nie przeglądam, wiecie, żeby przeglądać, sprawdzać, czy tam dobrze wszystko było. Od samego początku nie miałem w ogóle powodów jej sprawdzać, bo po prostu jej tak dobrze idzie. Tak jak ktoś też napisał, ona się dobrze czuje przed kamerą, bo to nie każdy dobrze się czuje przed kamerą. To nie jest tak hop, siup i już. I mnie to przyszło, no łatwo, wiadomo, ja już tyle lat nagrywam, jeszcze wcześniej na Instagramie nagrywałem, przed YouTube'em, więc to jest dla mnie normalka, ale są ludzie tacy, którzy nie chcą. Ja kiedyś taką widzkę też spotkałem i w Ostrołęce też pani mnie rozpoznała, to mu zachęcałem, żeby nie wystąpiła we vlogu, bo właśnie będę dokręcał materiał. No nie, 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 mówi nie, absolutnie nie. No także wiecie, to trzeba też wiadomo uszanować i nie można kogoś filmować, ani na siłę namawiać, nieuszczęśliwymi nikogo, robiąc coś na siłę, chyba żeby ktoś chciał. No tak, ten widz, który żeśmy tutaj spotkali w Lipnie i ten widz jest z Lipna. O, to było takie fajne. Czekam teraz, aż ktoś Danusia rozpozna, ktoś miły, ktoś, kto do niej podejdzie, zagada, bo ona jeszcze nie zna tego uczucia. A pierwszy, ten taki pierwszy, jedyny raz, który właśnie się to Wam przytrafi, że ktoś Was rozpoznał, jest po prostu nieporównywalny chyba z niczym. Nieporównywalny, uwierzcie mi, bo ja tak samo to kiedyś krytykowałem, myślałem, a dobra, co on tam pitoli, nie? Wielka mi rzecz, bo go ktoś na ulicy rozpoznał, ale jak się przy tym pracuje i to miesiącami, latami i w końcu przychodzi ten rezultat, że ktoś podchodzi i mówi, że dzień dobry, witam, subskrybuję, oglądam, kiedy kolejny vlog, to jest to niesamowite. Później te kolejne razy już nie ma tego efektu wow, wiecie, takiego, wiecie o co mi chodzi. Ale jest to oczywiście dalej bardzo, bardzo, bardzo miłe, ale ten pierwszy raz się nie da z niczym po prostu porównać, dlatego już to kilka razy mówiłem, że życzę wszystkim nowym youtuberom, nowym twórcom, tak jak to YouTube nas nazywa, żeby właśnie tak, żeby czegoś takiego doświadczyli. Bo to jest szalenie miłe i można dłużej pogadać i poznać widza i tak dalej. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, bo już gadam około 6 minut. Biorę się za robotę, jak widzieliście. A później będzie pyszniutki obiadek, więc Wam życzę również pysznych obiadów, dobrych humorków i do zobaczenia później. Cześć. A tutaj jeszcze raz pokazuję kamerą główną, bo wcześniej nagrywałem do selfie. Dla osób, które pytają, na czym ja wapuję. Także to jest boksik. On fajnie się mieni pod światło różnymi kolorami. To bardzo fajnie wygląda. Ja wybrałem sobie wersję srebrną, bo mi się bardzo podoba. Jeszcze sobie zmienię parownik. Parownik to oczywiście Drop 1,5 od DigiFlavor. A sam boksik, no bardzo, bardzo duży ekran, jak widać, bardzo nowoczesny. Także ja nie narzekam, spadków napięć nie widzę, tak jak Wam wcześniej mówiłem, dla tych zainteresowanych, bo większość moich widzów po prostu ten temat nie interesuje.
ale są tacy, którzy wapują i pytają, na czym ja wapuję. Także boksik od Geekvape'a Z200, jakby ktoś chciał wiedzieć, jaka to seria i sobie kupić, także polecam. Tak naprawdę ekran jest bardzo duży, nowoczesny, tamto zasilanie oczywiście nadal działa, ale będę miał dwa, gdyby coś się po prostu stało z zasilaniem. Oby nie. Także to w woli wyjaśnienia pokazuję rzadko, kiedy to robię, bo po prostu nasza publika nie jest wapująca, ale są tak samo tacy, którzy wapują i się pytają, więc proszę bardzo. To dla nich.